Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu wagonów bułgarskich. Ponieważ zajmiemy się teraz wagonami towarowymi, nie zrobię tego w jednym odcinku, jest to niemożliwe, musiałby to być bardzo długi odcinek. Dlatego podzielę to przede wszystkim na epoki. Myślę, że tak będzie najrozsądniej. Tych wagonów jest bardzo dużo, różne są sposoby ich pozyskiwania, przerabianie lub zamawianie w jakichś niszowych ilościach lub po prostu kupowanie jakichś gotowych propozycji. Stąd też ograniczymy się w pierwszym odcinku raczej do epoki drugiej i trzeciej. Natomiast w kolejnych odcinkach pokażę Wam inne wagony, które są. Pierwsza rzecz to jest epoka druga, więc dość odległa epoka. Epoka czasów cara Ferdynanda i też pewnie śmiało można powiedzieć może początek epoki cara Borysa I. Ten set, który trzymam w ręce, to jest ciekawostka, bo to jest set, który jest z wagonami drugiej epoki, zarówno bułgarskimi, jugosłowiańskimi, jak i czechosłowackimi. Mówimy o czasach sprzed II wojny światowej. Nas interesuje ten wagonik bułgarski. Pozostałe dwa wagony to są cysterny. Ten wagon to jest taki wagonik, powiedzielibyśmy, węglarka z budką. Bardzo ładny. Naprawdę odwzorowanie jest naprawdę bardzo dobre. BDŻ, bułgarskie Derżawnie Żeleznicy. Naprawdę sprawa jest bardzo fajna. Bardzo ładne wagony. Więc no mamy tutaj jeden do dyspozycji wagon bułgarski i dwie cysterny, jedna w malowaniu jugosłowiańskim i jedna w malowaniu czeskim. Zaraz tutaj chociaż tak pobieżnie pokażę te cysterny, jugosłowiańska, bardzo ładne detale, naprawdę zobaczcie, no Zagrzeb, a więc wiadomo, że to nie jest Serbia, tylko Jugosławia, bo to jeszcze sprzed podziału. I trzeci wagon, cysterna, druga epoka, to Czechosłowacja. Taki sam wagon, praktycznie identyczny, z budką, niemniej jednak Czechosłowacja. Czy można było kiedykolwiek spotkać te wagony razem, nawet w tamtej epoce? Trudno mi powiedzieć. Nie dotarłem do takich zdjęć. Ale wagony są fajne, być może dokładnie takie wagony były, jeśli chodzi o cysterny, to były również Bułgarii, stąd też oczywiście być może jest też tak, że kiedyś dokona się jakiejś przeróbki na wagony bułgarskie, jeżeli nie, to po prostu no jest taki secik, po prostu nie można kupić oddzielnie. Trzecia epoka, moi drodzy. Jeszcze jeden wagonik Tilliga, jeśli już jesteśmy przy tej firmie. Najnowsze wydanie, tegoroczne. Oczywiście tamten secik to o jednym numerze, 70047, tak? Trzy wagony, tej sam numer. Tutaj 76759, epoka trzecia oczywiście. I tutaj mamy oczywiście wagonik bardzo podobny. Troszeczkę późniejszy, z nowszymi odznaczeniami. Przed chwilą widzieliście bardzo podobny wagon. To jest wagon właśnie z epoki trzeciej. Tutaj takie troszeczkę inne już oznaczenie. Tak więc mamy trzy fajne wagony towarowe z drugiej i trzeciej epoki. Jeśli chodzi o epokę trzecią, to jeszcze mam do dyspozycji dwa wagony firmy Exact Train. Tak jak widzicie, oznaczenie jest takie samo, a więc można je było spotkać bardzo śmiało właśnie w ten sposób na torach. Exact Train robi bardzo dobre wagony jakościowo. Zobaczcie. Szkoda, że nie ma ich w kilku numerach inwentarzowych, ale no, nie bądźmy aż tacy. Nie chciejmy, to znaczy nie wymagajmy jakichś wielkich cudów. Wagony są, mam ich dwa, chociaż opakowanie to wskazuje nam na DB, DR, no ale cóż, nie jest to wagon, po prostu jest to przemalowanka, ale zrobiona przez firmę Exact Train, także naprawdę są to bardzo fajne dwa wagoniki. I ostatnimi rzeczami, którymi chciałem się podzielić z tych epok, to jest wagon trzecioepokowy, drugo-trzecioepokowy,
bagażowy lub pocztowy. Tutaj nie jestem do końca pewien, ale najprawdopodobniej bardziej bagażowy. Jest to niestety w tym przypadku akurat przemalowanka, ale gdzieś tam trafiło mi się za jakieś tam śmieszne grosze, więc postanowiłem sobie ten wagon sprezentować. No i tak sobie jest. Taka ciekawostka. Jeszcze jedną mam taką ciekawostkę, tu nawet mam opisaną. Przerobiony wagon kryty, długi, epoka trzecia na czwartą. No, skłaniałbym się raczej ku stwierdzeniu, że jednak jest to epoka trzecia. Wagon naprawdę bardzo skromny. Ktoś naprawdę bardzo się postarał, ponieważ zrobienie napisów ręcznie to naprawdę jest wielki rarytas. Ktoś naprawdę się postarał. Cóż, przemalowanka, jakiś bazarowy zakup mój. No, ale gdzieś tam, jeśli się postawi na bocznicy lub wprowadzi na końcu składu, tutaj nawet bufera brakuje, ale to, no cóż, taka ciekawostka pokazuje, bo mam, nie żebym jakoś tam specjalnie szukał, ten wagon po prostu się gdzieś tam po prostu pojawił i tak sobie go mam. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych to są po prostu śmieci lub złom modelarski. Niemniej jednak dla mnie one mają jakąś szczególną wartość. To tyle w tej części unboxingu. Być może po prostu do tego odcinka dołączę już po prostu jakiś ruch konkretnych składów, tak żeby nie rozdrabniać się na mnóstwo odcinków. Niemniej jednak tak to wygląda. Oczywiście możecie spodziewać się kolejnych odcinków, w których podzielę się z Wami już wagonami z epoki, jeszcze z epoki czwartej. Dlaczego ich nie włączyłem tutaj? Dlatego, że starałem się jednak tutaj ograniczyć do epoki trzeciej, a poza tym będzie całkiem sporo cystern. A więc myślę, że czwarta, piąta epoka, szóstą zostawię sobie na sam koniec, bo tych wagonów też jest całkiem sporo. No, to są lata z gdzieś tam wyszukiwania i zbierania, a poza tym chciałem też jak najbardziej uniknąć niepotrzebnych kosztów kupowania, więc po prostu czekam cierpliwie i kupuję to, co jest tańsze i bardziej dla mnie odpowiednie. A więc w następnej scenie możecie się spodziewać być może jakiegoś jednego lub dwóch składów właśnie z tymi wagonami, więc do zobaczenia. Cześć. Obiecany film z wagonami towarowymi druga, trzecia epoka bułgarska. Akurat tak jak mówiłem, z parowozami nie ma większego problemu, a więc tutaj mamy do czynienia z tymi wagonami, o których mówiłem. Wagon Tilik, dwa wagony Exact Train i oczywiście ten przemalowany wagon, również bagażowo-pocztowy. Tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem. Odpiął się wagon, który w tej chwili jest pchany przez lokomotywę. Zaraz wrócimy do tych wagonów w drugiej scenie. I już sobie wagoniki jadą spokojnie. Zaraz z tunelu nam tutaj wyjedzie kompozycja, która przed chwilą pchała cysternę. A więc na pierwszym planie mamy lokomotywę z wagonem przemalowanym brązowym. Trzy wagony Tilliga, druga epoka. I tam w oddali na drugim planie pojawia nam się skład, który jest z wagonami trzeciej epoki. Wagon przemalowany, zielony i jeden wagon Tilliga i dwa wagony Exact Train. Bardzo, bardzo ładny składzik. Naprawdę bardzo się cieszę. Myślę, że nie będę już mocniej przedłużał. Zerknijmy jeszcze tylko na ten skład. Przewspaniały. Zaraz pojawi się z tunelu drugi. I na tym skończymy naszą dzisiejszą prezentację. Pierwszą część wagonów towarowych bułgarskich. Przemalowanka i trzy wagony Tilliga. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć. Thank you.